Kochani, przygotowałam dla Was wieczorną medytację przed snem i zapraszam do wspólnego medytowania, ale zanim zaczniemy, chciałabym porozmawiać trochę o śnie. To, że sen jest zdrowy, leczniczy, że ma wspaniałe działanie, to wszyscy wiemy. Tylko po biedniej drzemki nie lubią dzieci w przedszkolu, bo uznają to jako karę. My jako dorośli uwielbiamy, ale po prostu nie mamy czasu na spanie po południu. Natomiast wieczorem oczywiście chcemy zasnąć, ale przeważnie kłopoty i to, co się dzieje w naszej głowie, nam nie pozwalają. I albo zupełnie nie możemy zasnąć, albo jest też tak, że śpimy godzinę, dwie, wtedy się wybudzamy i do rana jest naprawdę już ciężko zmrużyć oko. Bardzo dużo osób przyjmuje tabletki nasenne, żeby przespać noc. I właśnie chciałabym dzisiaj porozmawiać o śnie. Tak jak powiedziałam, wiemy, że sen jest bardzo dobry, jest zdrowy, no ale co zrobić, żeby spać dobrze? Powiem Wam, jak ja przygotowuję się do snu. Było to 2 lata temu. Ja w ogóle nazywam się Jadwiga Kander, jestem nauczycielem medytacji. Na co dzień mieszkam w Tajlandii. Na parę miesięcy przylatuję do Polski, żeby spotkać się z moimi dziećmi, wnukami, z moimi klientami, żeby zrobić jakiś projekt, a potem wracam do ukochanej Tajlandii. Teraz życie, sytuacja zmusiły mnie, czy właściwie zawiodły mnie na Bali. Jestem w Ubud na Bali, w bardzo spirytualnym miejscu. Jestem szczęśliwa, że mogę tutaj przebywać i mam wspaniałe warunki do medytacji. Ale do rzeczy. Ponieważ uczę medytacji, też mam własnych nauczycieli i co pewien czas pogłębiam tę wiedzę. 2 lata temu odbywałam swoją vipassanę na wyspie Koh Phangan w klasztorze. I mój mistrz, mój nauczyciel, buddyjski mnich, poprosił mnie o to, żebym prowadziła notatki, żebym pisała wiele różnych rzeczy, tam miałam zadane, między innymi, żebym obserwowała swój sen. I kiedy zakończyłam swoją vipassanę i przyszłam z tym moim zeszytem do mnicha i zaczęliśmy rozmawiać, to ja zauważyłam właśnie, że sen był powiązany z moim nastrojem. Że jak miałam krótki sen, czy czasami było tak, że czytałam księgi, tłumaczyłam, uczyłam się tekstu różnych modlitw i wybiłam się ze snu, przegapiłam tę swoją godzinę, potem nie mogłam zasnąć i ten sen był krótszy, to automatycznie na drugi dzień gorzej znosiłam rzeczy, które nie były przyjemne, na przykład już nie byłam taka cierpliwa, albo narzekałam, że chodzę boso i że tam mnie pięty na przykład teraz mi wysychają, czy nie podobało mi się, że wody znowu nie ma. Byłam mniej tolerancyjna, bardziej niezadowolona. A kiedy byłam wyspana, to cały świat był piękny, wszystko było cudowne i nawet pewne niedogodności mi nie przeszkadzały. I postanowiłam po wyjściu z klasztoru, postanowiłam, że ja się przyjrzę swojemu snu, jak sypia i zaopatrzyłam się w takie urządzenie. I teraz zaraz po przebudzeniu, które właśnie mierzy nie tylko moją aktywność fizyczną, ale także kontroluje mój sen. I zaraz po przebudzeniu, pierwszą rzeczą, kiedy otworzę oczy, to spoglądam w okno, nigdy nie zasuwam firanek, bo ja chcę widzieć, jak dzień wstaje, jak się budzi świat do życia. I kiedy otwieram oczy i tak jeszcze się przeciągam w łóżku, to patrzę i jestem wdzięczna i praktykuję wdzięczność za to, że żyję, że się obudziłam. Codziennie nie przeżywa na świecie 200 tysięcy ludzi, ja się obudziłam i to już jest cud, i to już jest powód do zadowolenia. Drugą rzecz to ja zaczynam swoją medytację i po medytacji sprawdzam, jak spałam. I obserwuję, dobry sen, wypoczęta jestem, fajny dzień, jestem wtedy w dobrej formie. Ale żeby ten sen był dobry, to ja się muszę do niego przygotować. I to jest tak jak z jazdą samochodem. Jak jedziesz wolno, to szybciej zahamujesz, czy masz krótszą drogę hamowania. Natomiast jeżeli pędzisz, to ta droga hamowania musi być dłuższa. I ja zastosowałam pewien taki rytuał, który działa. Jeżeli Ty to zrobisz, to też to zadziała. A więc, kiedy kończę pracę, nie ma znaczenia, czy ja jestem właśnie w hotelu, czy jestem w swoim domu, kiedy kończę pracę,
to ja wyłączam górne światła i włączam lampki nocne. Ja od wielu lat nie oglądam telewizji, nie żałuję, bo ja nie czuję się jakoś tam gorzej poinformowana. To, co to chcę, to sobie odszukam w internecie. Więc włączam dobrą muzykę, używam kadzidełek, zapalam kadzidełka i jak będziesz używać kadzidełek, to zrób wysiłek, żeby znaleźć kadzidełka naturalne. Rozpoznasz, bo jak zapalisz naturalne kadzidło, ja uwielbiam, to w domu jest piękny zapach i to jest naturalny zapach. Kiedy jest kadzidełko syntetyczne, sztuczne, będzie cię bolała głowa. Więc tak, jest dobrą muzykę włączam, spokojną, relaksującą, lampkę nocną, kadzidełka, świeczkę. Wtedy idę do łazienki i jest rytuał wieczorny. Jeżeli jest to lato, biorę prysznic. Jeżeli jest to zima, jestem zmarzluch, to ja wchodzę do wanny. I bez względu na to, czy jestem pod prysznicem, czy w wannie, to ja lubię namydlać swoje ciało. To ja lubię wąchać mydło, lubię używać mydeł naturalnych. To jest taki dla mnie czas takiego spowolnienia. Kiedy już się wykąpię, kiedy sobie nałożę balsam, czy nałożę sobie jakiś olejek, rozrobię sobie masaż twarzy, wtedy zakładam flanelową koszulę, albo piękne koronki, albo t-shirt, w zależności od nastroju, to ja jeszcze mam taką godzinę wieczorną dla siebie, że ja wtedy sobie już tak chodzę, taka odświeżona, taka zmyta z problemów, kłopotów dnia codziennego. Nie myślę o tym, co było, nie myślę o tym, co będzie. Jest piękne, przyciemnione światło, ładnie pachnie, jest dobra muzyka. Ja wtedy idę do swojej sypialni. Moja sypialnia jest zawsze skromna. Tutaj mam taki baldachim, bo jestem na Bali, więc to jest styl balijski. Ale sypialnię normalnie mam skromną i w mojej sypialni zawsze panuje porządek. Żadnej suszarki z praniem, żadnego ubrania wczorajszego, porozrzucanych książek. Musi być piękna pościel. Poduszki. Musi być ich kilka, w różnych kolorach. Sypialnia jest takim miejscem moim, bezpiecznym. Ja nie prowadzę żadnych sporów w sypialni, ani ze sobą, ani z moim partnerem. Ja w sypialni mam czas na to, żeby przygotować się do snu. W sypialni daję mojemu ciału i mojemu umysłowi sygnał, informację. Oto ja, wasz kapitan, wydaję ci polecenie. Teraz jest czas na relaks. Teraz jest czas na wypoczynek. I siadam wtedy i odbywam swoją wieczorną medytację. Chcesz spróbować? Zapraszam, pomedytujmy razem. Zaczynamy wieczorną medytację. Przyjmij pozycję taką, jaką lubisz. Może po ciężkim dniu chcesz wygodnie rozciągnąć się w swoim łóżku. Odkładasz na bok poduszkę i rozciągasz ręce. Nogi i myślisz, to był fajny dzień, to był dobry dzień. A może przyjmujesz pozycję taką ulubioną na boku, przytulasz się do poduszki i mówisz, pełen wyzwań, trudny dzień. Jutro będzie nowy, równie ciekawy. Nieważne, co się wydarzyło, zapomnij o tym, co było. Tego już nie ma, to już nie istnieje. Teraz jest twój czas.
czas na wypoczynek. Zamknij oczy. Rozluźnij oczy. Powieki niech luźno opadają. Policzki postaraj się rozluźnić. Usta niech nie będą spięte. Poruszaj ramionami. Niech luźno opadają. Teraz się relaksujesz. Popatrz na siebie z lotu ptaka i pomyśl, to jest moje ciało. Teraz jest czas, aby wypoczęło, aby wszystkie mięśnie się rozluźniły. To jest czas na regenerację, na naprawę, na odbudowę. Ja jestem kapitanem. Ja daję mojemu ciału polecenie. Wypoczywaj. Relaksuj się. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Daj teraz uwagę w okolicy nozdrzy i podążaj za swoim oddechem. Sprawdź, jaki jest twój oddech. Wolny czy szybki? Postaraj się zwolnić oddech. Możesz wziąć wdech ustami i zrobić wydech ustami. Możesz wziąć wdech ustami i zrobić wydech nosem. Możesz wziąć wdech nosem i zrobić wydech ustami. Możesz wziąć wdech nosem i zrobić wydech nosem. Z każdym oddechem zwalniaj tempo. Oddechem regulujesz prędkość pracy twojego umysłu. Teraz mówisz: umyślę, to jest czas, abyś się uspokoił, abyś zwolnił. To ja jestem kapitanem, to ja decyduję. Oddychaj wolno. Kiedy robisz wdech, twój brzuch się unosi. Kiedy robisz wydech, twój brzuch opada. To jest rytm, rytm życia. Jutro będzie nowy dzień, nowe możliwości. Staniesz wyspany, wyspana. Twoje ciało będzie wypoczęte, a umysł
zrelaksowany. Wdech, wydech. A teraz powiedz do swojego ciała i umysłu: ja, kapitan, polecam ci, abyś spał 7 godzin. Abyś spało moje ciało 7 godzin i obudziło się wypoczęte, żebyś mój umyśle obudził się jutro odprężony. A teraz wyobraź sobie miejsce, które nazwać możesz pokojem szczęścia, miejscem szczęśliwości. Może to być sad, może to jest kuchnia twojej babci, a może to jest twój pokój, a może to jest mieszkanie twoich rodziców, twój dom rodzinny. Może właśnie ktoś ukochany piecze dla ciebie szarlotkę. A może pamiętasz, jak zdyszany, zmęczony wracałeś do domu i piłeś zimne mleko, a może lemoniadę. A może pamiętasz jako dziecko, kiedy biegałeś po łące, kiedy próbowałeś złapać motyle lub zdmuchnąć dmuchawca. A może patrzyłeś w niebo? Może dostrzegłeś tam ptaki? A może latawce? Wyobraź sobie miejsce, które pamiętasz jako miejsce, czas bez troski, bez stresu, bez napięcia, bez pośpiechu, bez lęku. Przywołaj te wspomnienia. Przypomnij sobie ten zapach, kolory, smaki, głosy, dźwięki. Prawda, jak dobrze. Możesz się powiercić teraz trochę na swoim łóżku. Może chcesz poprawić kołdrę. Może chcesz trochę pomruczeć, bo jest ci przecież dobrze. Twoje ciało jest zrelaksowane. Twój umysł zwolnił. A ty jesteś szczęśliwa. Szczęśliwy. Trwaj chwilę. Wdech, wydech. Z każdym oddechem relaksujesz się bardziej i zapadasz w sen. Zasypiasz. Śpi spokojnie. Jesteś bezpieczny.